Więc to już jest kwestia, która już jest z góry umownie ustalona. Alkohol też miesza się w shakerze, w kubku bostońskim, który zaprezentujemy później. Alkohol miesza się zupełnie na innych zasadach niż rzeczy bezalkoholowe. Dlatego im więcej tego lodu, też nie za dobrze. Jeżeli jest za mało, to z kolei bardzo szybko się rozwodni i zmieni kompletnie smak. Tego takim przysłowiem naszego starego, dobrego wieszcza, pana Dariusza Kosiorka zresztą, którego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Dariusza. On zawsze wspomina, mówi: Piotr, a dodaj więcej niż 4-5 kostek lodu do shakera, jak robimy ten. To jest taka stare przyzwyczajenia, gdzieś tam, jeżeli mówimy o jednej porcji koktajlu, to zawsze, żeby takim optymalną liczbą kości lodu są 4-5 kostek, nie więcej, nie mniej. Jeżeli za dużo, to będzie za zimne, inaczej to będzie wyglądało, inaczej się połączy alkohol. Jeżeli mamy jakieś produkty mleczne, albo nawet przychodzą do nas goście, którzy mówią, że ja poproszę energetyk z wodą. Proszę bardzo, jeżeli chcesz, ale mam dla ciebie fajną alternatywę. Po pierwsze, nie prowadzimy sprzedaży energetyków, jako jedyny klub w Poznaniu i bardzo z tego tytułu się cieszymy, bo... W ogóle nie macie żadnego? Nie, żadnego energetyka, żadnego. Tylko już dlatego, że możemy stworzyć energetyk, który będzie działał lepiej, nie zepsuje ci wątroby aż tak bardzo, a poza tym gdzieś to oglądasz... stwarza to... Ale to z czego ten energetyk? Energetyk bardzo często jest z jajek. Jeżeli mamy... Jest fajny koktajl nazywany Tom Collins. Tom Collins, ale jeżeli chcemy przygotować coś bardziej energetycznego, coś, to możemy przygotować Red Eye'a. Jeżeli coś, tak, do Red Eye'a za chwilę przejdziemy, ale do samego Toma Collinsa robimy drina, który jest rodzajem drinów Flip. Czyli to są rzeczy na jajkach. Białkach, żółtkach, bądź na całościach jajek. Odseparowujesz szybko, przed gościem oczywiście, jajeczko pyk, 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 a że każdy z nas w kuchni też chwilę popracował, to doskonale wiemy, jak to zrobić, skorupka nie wpada. I wrzucasz sobie samo białko i na tym ginie, na cytrynie, na delikatnej dozie cukru, żeby te węglowodany jednak uzupełniły białka, powoduje i mocno mieszasz. I wiesz, jak to jest to samo, co z bitą śmietaną, taką prawdziwą. Tego drina co prawda nie odwrócisz, bo on się wyleje, bo to jest logiczne, że konsystencja i skład jest zupełnie inny niż bita śmietana. Ale nalewasz to pięknie do kolinsówki, czyli do takiej długiej szklanki, parę kości lodu, drink biały jak śnieg. Czysty śnieg, nie ten nasz tutaj, co leży dzisiaj. Fajny biały śnieg, wypijasz to, on jest bardzo zimny, bardzo zmrożony, bardzo często skronie aż wywala, ale po 20 minutach, powiem szczerze, że nie jeden Red Bull chciałby mieć taki efekt. Piękne, piękne zastosowanie, będę musiał kiedyś spróbować. Teraz bardzo krótko, odpowiadacie tak bądź nie. Podobno sól i cukier sprawiają, że rozgazowane piwo nagle zaczyna się pienić. Tak. Zgadza się. Tak, zależy jakie piwo serwujemy. Jeżeli to nie jest piwo pszeniczne, to jak najbardziej. Czyli taki sposób... Jasne, najzwyklejsze ogólnie jest ten. Jeżeli piwo się nie pieni piwo, mogę je sobie spienić. Można, najlepiej jest dodać troszeczkę soli. Sól w porównaniu z goryczą bądź z ginem, na ten przykład, powoduje, że odczyn goryczy staje się słodki. Okay. Słodkawy. Mi to pasuje. Mam też kilka takich pytań już odnośnie samej waszej pracy. Czy mówi się słomka czy rurka? Wracamy do tego Kosiorka. Słoma... Ty czy ja? Ty. Ja słyszałem, że barmani się z tego śmieją, jak przychodzi kiedy poproszę ze słomka. Standardowo... Drugie standardowo pozdrowienie od... dla Darka. Dokładnie. Panie Darku, pozdrowienie jeszcze raz, która kamera mnie bierze, to chyba ta. Tak, jeszcze jedno. On zawsze mówił. Słoma to ci z papci wystaje, to jest rurka. Rurka. To jest rurka. Tak też myślałem. To jest kwestia umowna, to jest, bardzo często ludzie używają tego, że tak powiem, zawsze się zdarza, że ktoś przyjdzie i zawsze powie, no ja poproszę jedną słomkę. A czy macie takie historie, chciałbym o to zapytać, kiedy śmiejecie się z klientów? W sensie robią coś naprawdę mega śmiesznego albo chcą zacynić, że tak powiem, i to jest po prostu mega śmieszne, a nie są wcale o wiele więksi, że coś takiego zrobią. Problem polega na tym, mogę? Nie możesz. Dobra, dostałem reprymendę. Dobrze, możesz. No, dobra. Zapraszam. Nie, zostań. Mogę powiedzieć zdanie, możemy w każdym razie. Dali mi jedno zdanie. Słuchajcie, to jest taka sytuacja, że my, jako barmani, zgodziliśmy się na wykonywanie pracy takiej, nie innej, tak? Dlatego też szanujemy to, że jesteśmy bardzo często stawiani w roli złych, przeciągani przez bar, oczywiście nie dosłownie, ale jeżeli chodzi o kwestie zamówień, wybredności, wymysłów, rzeczy śmiesznych, fajnie jest, kiedy facet bądź kobieta, jeżeli gość, bo klient to nie w barze, tylko w innych agencjach. Tak jest. Natomiast jeżeli gość przychodzi do nas i stricte wie, czego chce, to rzeczywiście okej, okay, że są wymysły, bo proszę Jacksona z lodem. Idę do Bartasa, mówię, ty,
Michaela Jacksona? Czemu, żeby się pomyliło? A to jest logiczne, że ktoś chciał powiedzieć coś o Jacku Danielsie albo o Jameson, tak? Jameson, jak najbardziej irlandzka whisky, żaden problem. Natomiast facet przychodzi i mówi Jacksona z lodem, albo pytania na takiej młodszej grupy odbiorczej, ile kosztuje łyk piwa, ile kosztuje łyk coli. Ludzi, którzy nie mają pojęcia, przychodzą właśnie w ten sposób. To są rzeczy, które bezpośrednio rozkładają nas. Już sobie po prostu się nie da. Oczywiście obracamy to z reguły w kwestię takiego małego żartu i że po prostu coś innego nas śmieszy. Bezpośrednio wiadomo, nigdy nie powiemy komuś, że jest to śmieszne. Ale oczywiście staramy się gdzieś tam załagodzić. To dobrze nie kończy. Wiesz, tak. Jak od razu gościowi powiesz, że albo parskniesz mu śmiechem w twarz, no to też to za dobrze się nie skończy. No pewnie, tak. Trzeba być ugodowym. Ale tak, trzeba być ugodowym, idziemy na kompromis, czyli wypieprzamy na drugą.